Witam, witam wszystkich serdecznie. Metro, kontynuacja. Oczywiście Metro Exodus, żeby nie było. Tu widzę, jest dłuższa i krótsza droga, tak? Hej, znacie mnie. Lubię eksplorować. Wow. No i okej, dzisiaj mamy co? Za zadanie oszukać mechanika, który jest tutaj na wyspie. Co to? Niskie ciśnienie mam. Okej, ale teraz jak to ciśnienie mogę nadawać? Aha, już przypomniałem sobie, jak to było w poprzedniej grze. Ładuj. Poczyna boje tylko właśnie, się zdziwiłem trochę. Mamy coś tu pusto. Lubię eksplorować, także... Od razu story. Ale jeszcze trochę mamy tutaj. Zaczęło lać. Już w ogóle. Wow. Przeciwko mutantom. Kurde, jest... Co ty gadasz? Jest dzień i noc? Nie gadajcie. Jeszcze jakiś warsztat. Wow. Co my tu mamy? Stalowe kulki. Coś mamy, czyszczenie broni. Takie buty, proszę. O, zainstalowali... Ale zajebiste. Mamy jeszcze pukawkę. No dobra. O tak. Lubię. Lubię udoskonalenia. Już jakiegoś wielkoluda.
mamy port. Słyszę, gdzie jesteście? Nie ma nic. Pewnie tam są rozruby, tutaj. Się założę. Sprawdźmy. No jestem. Czyli ten, ten. Wow! Ja pierdolę, co to jest? Tak jakby Golum, a nie Golum. My tu sobie wysprawdzamy wszystko na spokojnie. Wiecie, w takich opuszczonych budynkach najczęściej są jakieś znajdźki. Tak zwane spowalniacze. Dzięki. Myślałem, że kogoś tam widzę. Tam chyba lepszy punkt widokowy jest. Safe. Proszę bardzo. Aha, bo tu z dwóch stron można było przyjść, faktycznie, dobra. Gdzie oni są? Dalej się jakieś przenieśli? Tędy po prostu nie przejdę, co? Coś tam było. Co to za stwory?
co my tu mamy? Plecak. Na dach budynku mamy wejść. To pytanie, co tam spotkamy? Dziwne, nie? To wszystko. O, żeby z tego nie zlecieć przypadkiem. A tu widzę jakiegoś chłopaczka. Dobra, ale jak tam wyjść do ciebie mam? Jestem. You pretty amazing, bratucha. That was crazy, блин. Those mutants are pretty hardcore. The villagers are never have a chance against them. You just cut through them, блин. Well, it's pleasure to meet you. Name's Crest, by the way. Are you from the train? Bet the locals wouldn't even talk to you guys. Open fire right away, didn't they? Of course, those dumb bastards. I've been here long enough to know the drill. They have a cult over there. The dumbasses are hung up on technology having destroyed the old world. So they don't exactly take kindly to smart guys here. And me, well, they were just gonna lock me up until I agreed to go fight those electrical demons of theirs to absolve my sins. Because I was in cahoots with Satan, apparently, блядь. Some Satanist I am. I've been fixing engines and trading all my life. Now I'm moving to the east. Blin, I'm sick of this part of country. There's just nothing to do here anymore. The cities are gone. Bandits, beasts all around. Lots of space across the Volga, though. Plenty of opportunity. So I came here with my rail car full of trading goods, hoping to make a few sales on the way east. What a fool I was. I was lucky to get that. Jezus, ale się rozgadał, nie? Anyway, since you've arrived, I've been thinking of this little plan I had, never had a chance to pull off alone, but since you guys are also going east. Now, judging by what I could see with my binoculars, it's a miracle your engine is still running. Oh, by the way, take the binoculars. I'll show you where everything is. No dobra. Look at the bridge first. See that section on top? It should lower if the emergency mechanism still works. Katya from the church should know better. I've never been to the bridge myself. There, to the right, that huge hangar. That's a terminal, blin. The moment. Bo... Sterowanie, klawiatura, ruch. Ekwipunek. Zapalniczka. B.
The cult is considered a holy place. Covered it all in graffiti, schmaffiti, their tarfish lived there, you know. Stupid bastard. Even further right, see the building near all those carriages? Used to be a train depot. There are some bandits there now, but the place itself ain't bad. Oh, the area nearby isn't too bad either. There's a good hunting and stuff. I set up several safe camps around there. If you find them, you could rest, fix your equipment. Unless you prefer spending nights at an open campfire. Now, come on, let me show you my home now. No dobra, no pokaż. Ma tędy zejście? Mogę? Dobra. Here is my cave. And this is where I live. Not a palace. One. Oh, here's a bed. So, if you're tired. My home is your home. I made a workbench to tinker on. If you need ammo or grenades, there's some raw materials here. So help yourself. You can have anything you like here. Can't carry all the shit anyway. Come on, don't be shy. Ale panie, ja tu nic nie widzę. To jest warsztat. Oh, anyhow. Gotta tell you, this isn't just a pretty face. I've got a whole lot of knowledge stored up in here. And look at these hands. They know how to fix stuff. You'll never have second thoughts about picking me up. No to chodźmy. Managed to buy some smokes from the villagers before the assholes chased me away, please. Now, you could take this zipline down. Just hook up and away you go. Dumb cretins didn't like my life. Yeah, I've been banned from the village and the bridge ever since. No to jedziemy. Ten budynek już oczyściliśmy cały. Z tego co pamiętam. No co tu fajnego jest? Tu mamy skrzynie, ale w tych skrzyniach nie ma nic. Chociaż może coś tu będzie. O właśnie. Arsio, Sam, Tamir, come in. Anna went off the grid. Any ideas? Anybody know anything? To check out those antennas on 200 meters from the Aurora. She said she saw something there. Moon? What the hell? And what did you all do? Artyom, get there on the double! Get your act together, people! There may be no NATO troops walking around, but it still doesn't mean you can act like a bunch of tourists! Miller, over and out! Ładuj, 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 jakiego nie ma. A my to już sprawdzaliśmy wszystko, prawda? Tak. Zaczęło ciemno robić. Duży stwór tam jest. Fucking.
Ładuj, ładuj. Gdzie mamy iść w końcu? Dobrze idę. Się prześpimy do poranka? Zachodzi już słońce, to może... Może tak zróbmy. I sobie... prześpimy się. Może nic się przez ten czas nie stanie. No i jest poranek. Czy tam dzień, o to mi chodziło głównie. Szybko sobie stworzymy naboje. Ale zacznijmy od apteczki. Nie ma. Wyczyścimy. Ale też nie możemy czyścić co chwilę, wiecie o co mi chodzi. No. To nam nie jest potrzebne. Okej. Tu na razie nie mamy nic nowego, natomiast chciałbym naboje stworzyć. To jest wszystko. No dobra, stworzyliśmy to, co mieliśmy. Przeładujmy wszystko. No za dużo. Za dużo naładowaliśmy. Tutaj mamy się udać. Wow. Ja tu nikogo nie widzę. Gdzie nam to pokazuje? No nie, no mieliśmy tutaj się dostać. Jak to zrobić? Może tu gdzieś przejście jest? Nie wiadomo, nie?
No idę, gdzieś idę. Żeby tylko nie zabłądzić. Tędy przejdziemy. Przeszliśmy, proszę. Jest łódka nawet. Dobra, tutaj nam skalnik pokazuje. Żebyśmy się też nie... wiecie. Gdzie jestem? Mam tu, ale tu mi pokazuje pytajnik cały czas. Skorzystamy z podpowiedzi z gry. Sterowanie, klawiatura. Ładuj. Ładuj. Już sobie natworzyłem wcześniej, wiecie, amunicji. Gdyż mogło być cienko. Jakieś bossy są w ogóle? O co chodzi, ja się pytam. Że tu można iść jeszcze, tak? Okay.
Czyli co? Mamy coś włączyć, tak? Czy w ogóle kapniemy w tym odcinku, co? Zamknięty. Zablokowane. Co z tym? To samo mówię. Czyżby kolejny nasz Sowę? Chyba tak. Father Silentius for... Ah, will you just look at what the cat dragged in? A heretic! Well, I'll be. He doesn't turn his satanic light on us. His gun is holstered. He's a human after all, even though he is a heretic. He has some sense even. His soul may not be completely lost. You wish. Do they even have Dobra, koniec tego. Przykro mi po prostu. Ale nie lubię, jak się mnie tak przezywa. Okej, my się wracamy teraz tutaj z powrotem. Jest w ogóle jakaś rozlewnia, tylko teraz tak, tu czegoś brakuje. Znając życie. To pewnie paliwa. No, ten odcinek będzie bardziej taki, wiecie, poglądowy. Mamy już paliwa. Dobra, ciśnienie jest, paliwo jest, czyli rozumiem, ta brama się powinna otworzyć, tak? O to chodzi. To jest zamknięte, tutaj już jest otwarte. Widzicie, mamy tutaj trochę rzeczy. Kulki, nie kulki. Załadujmy sobie w ogóle naszą giwerę. Madła, rowerek, wszystko. Hmm.
Może jest to jakieś wyjście, albo wejście. No proszę. Ładowarka? A do baterii. Teraz nam się powinny te główne drzwi otworzyć. Jeśli się oczywiście nie mylę. No właśnie. Nie, najpierw trzeba tu otworzyć przełącznik. Co oni tu robili? Wow. Właśnie nie wiadomo, nie? No eksploruję i to dość dużo. Dobra, mamy domek. Pytanie, bo... Teraz tak, tu nam wszystko pokazuje, żeby tu płynąć. W tym odcinku się tam wybierzemy. Oczywiście sobie zapiszemy. Nakręcaj. Dawaj. Czyli tu to jest. Można powiedzieć. Dawaj. Co tu się wydarzyło? Dwunastu pacjentów. Brak nowych pacjentów. Wow. Zrobiłem co mogłem, już czas. Czyli chłop się po prostu powiesił. Maksymalną ilość.
kurczę, to jest jakieś... jakieś promieniowanie w ogóle. No, zawiesiliśmy się na czymś. Wow, wow, do góry, do góry, do góry. Gdzie my zostawiliśmy ten? Tu byliśmy. A już tu jesteśmy. Moment, na spokojnie. Tędy przeszliśmy, tak. Jest i łódka, dobra. W lewą stronę, w lewą stronę, no, wiosłuj, wiosłuj. Mamy się tutaj udać? Okej, może się uda przedostać na drugą stronę. No, zobaczmy. Czekaj, skąd oni przyjdą? Ładuj. O, tu mamy większe przejście. Ładuj, ładuj, ładuj. Dobra. Przeszukaj, przeszukaj. Nie ma tu jeszcze jednego? Już miał być. Czyli strefa
Widzę, z wykrzyknikiem tu jest, dobra. Skitramy się tutaj. Będzie lepiej, to będzie lepiej. My się widzimy już w następnym odcinku. Także już teraz zapraszam, pozdrawiam serdecznie. Cześć.